Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić siodło dla koni szlaich. Zanim przejdziemy do sedna, pamiętajcie, że moja wersja jest uproszczona. I robiąc takie miniaturowe siodło, zawsze warto jest mieć pod ręką kilka zdjęć prawdziwych siodeł i to na nich się wzorować. Jeżeli jednak korzystacie z mojego tutorialu i Wam wyjdzie, i będziecie chcieli się gdzieś tym pochwalić, to miło mi będzie, jeżeli wspomnicie, że inspirowaliście się moim tutorialem. Będziemy potrzebować oczywiście modelu konia oraz jeźdźca, aluminiowej puszki lub innego łatwo wyginającego się metalu, spinaczy biurowych, dużych i małych, kleju, na przykład kleju uniwersalnego albo kropelki, kombinerek do obcinania i zaginania drutu, markera i oczywiście skóry. Ja polecam Wam skórę eko, czyli sztuczną. Najlepiej taką, która jest dosyć elastyczna i gładka. Żeby sprawdzić, czy Wasza skóra się nadaje, wytnijcie cieniutki pasek i lekko pociągnijcie. Jeżeli pasek nie pęknie i nie zmieni swojego kształtu, skóra nadaje się idealnie. Taka, która pęka, nada się tylko na większe elementy. Bierzmy się do pracy! Nieważne, czy chcecie zrobić siodło ujeżdżeniowe, skokowe, czy też może wszechstronnie użytkowe, każde z nich ma mniej więcej podobną tyrylicę. Jest to część, która jest niemalże najważniejsza i nadaje kształt siedzisku. Musimy narysować i wyciąć sobie szablon. Wyciąć kawałek puszki i przy pomocy markera odrysować na niej ten szablon. Następnie wycinamy go i profilujemy, dopasowując do grzbietu konia. Cały czas zerkajcie na zdjęcie, jeżeli chcecie, żeby wyglądało to realistycznie. Sprawdzamy, czy wszystko dobrze leży. I bierzemy kawałek najcieńszej skóry, jaką mamy. Smarujemy tylicę klejem i przyklejamy skórę, bardzo dokładnie. Jeżeli tak jak ja używacie superglue, to uważajcie, żeby nie pokleić sobie palców. Następnie wycinamy dookoła, zostawiając około 0,5 cm nadmiaru. I robimy małe nacięcia. Smarujemy po jednym małym kawałku i przyklejamy. Aż obkleimy całość. Ponownie mierzymy do konia, sprawdzając, czy nic się nie odkształciło. I teraz pora na wszystkie sprzączki. Będziemy potrzebować w sumie 4. 2 małych i 2 dużych. Wszystkie wyginam przy pomocy moich kombinerek. Jest to absolutnie niezbędna rzecz. To jest moja mniejsza sprzączka, a to większa. Potrzebujemy po 2 z obu rodzajów. Następnie bierzemy nasz duży spinacz biurowy i odcinamy jego mniejszą część. Mierzymy na nodze naszego ludzika i odginamy w odpowiednim miejscu. Odcinamy na 2 i mamy nasze strzemię. Oczywiście potrzebujemy 2. Ostatnią metalową częścią, którą potrzebujemy, będą małe prostokąciki. Wyglądają tak, ale możecie użyć też małych kółeczek. Następnie bierzemy cienki pasek ze skóry i przekładamy przez nasze kwadraciki lub kółeczka. Przyklejamy z obu stron, tak żeby nasze metalowe elementy wystawały tylko lekko poza tyrlicę. Pora na tybinki. Przy pomocy naszej tyrlicy i kawałka skóry rysujemy sobie kształt. Wycinamy i sprawdzamy, czy jest odpowiedni. Następnie odwracamy go i wycinamy jego lustrzane odbicie.
Jeżeli chcecie dodać poduszkę kolanową lub jakieś ozdobniki, to musicie zrobić to przed przyklejeniem. No i oczywiście mocujemy do siodła. Następnie wycinamy dosyć szeroki pasek, ale nie szerszy niż nasze tywinki. Przycinamy go i zaokrąglamy końce. Bierzemy kolejny, dosyć długi pasek ze skóry, przyklejamy mniej więcej po środku, a na wierzch nasze siodło. To będą przystuły. Możecie zrobić trzy, tak jak w prawdziwym siodle, ale jak już mówiłam, to jest wersja uproszczona. Cały czas mierzymy na naszym koniu. Jeżeli chcecie, dodajcie teraz poduszki podbicia. Nie pokazałam tego, bo sama nie jestem w tym najlepsza. Bierzemy kolejne dwa krótkie odcinki i przyklejamy do większych sprzączek. Następnie wycinamy kolejny długi pasek skóry i odmierzamy go na popręg. Pamiętajcie, że w różnych typach siodeł popręgi mają różną długość i budowę. Ja zrobiłam taki bardzo prosty. Nasze sprzączki przyklejamy od spodu. Przycinamy odrobinę przystuły. I zapinamy pierwszą. A drugą już na koniu. Tak, żeby dobrze dopasować popręg. Pora na strzemiona, nie sądzicie? Bierzemy dwa dosyć długie i cienkie paski skóry. Przekładamy i przyklejamy mniejsze sprzączki. Po jednej do każdego. Następnie przy pomocy naszego jeźdźca odmierzamy. Bierzemy jeźdźca, strzemiona oraz poślizga. Stroną bez sprzączki i od spodu przekładamy nasze poślizgo. Możecie sobie pomóc wykałaczką albo kawałkiem drucika. Następnie nakładamy nasze strzemię. I przy pomocy ludzika zapinamy i regulujemy. Powtarzamy z drugiej strony. Następnie ponownie z bardzo cienkiej skóry wycinamy kształt, który nieco przypomina kijankę i przyklejamy jako skrzydełko. Musicie bardzo uważać, żeby nie pokleić przy tym poślizg. Powtarzamy z drugiej strony. Możecie też dodać małe ozdobniki i inne detale, na przykład pasek, który przytrzymuje resztę poślizga. I gotowe! Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał i był przydatny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, miły komentarz i zasubskrybujcie kanał. Jeśli udało Wam się zrobić takie siodło, to możecie przesyłać mi zdjęcia przez e-mail czy Facebooka. Do zobaczenia w następnym filmiku już niedługo! Dzięki za oglądanie! Jeśli filmik Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, zajrzyj na Facebooka albo na stronę, na której możesz zamówić akcesoria i kastany wykonane przeze mnie. Do zobaczenia!